Anna Luberda Kowal. Alfred Kubin znów pomylił korytarze. Szklane chmury i sufity napierają z każdej strony. Siedzimy na środku jaskini, kuląc się w sobie. Sprawdzamy oddechami poziom motywacji do wychodzenia poza strach. Przechodzimy z pokoju do pokoju. Przestawiamy meble jak własne priorytety, zdziwieni, że nie wzrusza to porządku rzeczy. Wysuwamy język i kolejne szuflady. W bezczułych rękawiczkach badamy wnętrza dawno nieodwiedzanych kątów. Szerokątny ogląd kamery, percepcja olfaktoryczna ograniczona każe nam zawrócić pod drzwi. Wciąż nie wyszliśmy z naszej głowy. Czytał Bogdan Dmowski.